Cześć kochani, na wstępie chcę wam powiedzieć, że dzisiejszy odcinek możliwe, że podzielę na 3 odcinki, zobaczymy jeszcze. Za kilka dni moja córka Lili skończy 5 lat. W domu są wielkie przygotowania z tej okazji. W tym roku pierwszy raz moje dziecko ma już takie troszeczkę ukonkretyzowane swoje potrzeby, pragnienia i no i ja też chciałabym jakby tutaj stanąć na wysokości zadania i faktycznie to, co ona by sobie wymarzyła, wyśniła, żeby faktycznie się spełniło. I ostatnio moje dziecko jest zafascynowane bajką Psi Patrol. I ja tutaj nie będę w tym odcinku poruszać kwestii oglądania bajek, bo wiem, że każdy podchodzi do tego inaczej. W jednych domach bajki są 24 godziny na dobę puszczane, w innych w ogóle nie ma bajek. My bajki puszczamy bardzo rzadko, ale one się pojawiają. Natomiast do tej pory jakoś bajki nie wpływały ani na sferę zabawkową, ani właśnie tym bardziej na kwestie żywieniowe. Nigdy czegoś takiego nie było, a tutaj tym razem dziecko moje jest zafascynowane i ja no co zrobić? No po prostu jest temat Psi Patrol i będą urodziny z Psim Patrolem. Ale ja przeszukałam internet i jedyne torty z Psim Patrolem to torty z taką masą cukrową. A ja po prostu nie lubię tej masy z dwóch takich konkretnych powodów. Po pierwsze, jest to niesmaczne i z reguły trzeba po prostu taką masę później ściągać, bo nikt tego nie chce jeść. A po drugie, no jest to wielce pracochłonne, czasochłonne, no i trzeba po prostu mieć zdolności do tego, żeby takie rzeczy robić. Ja nie jestem specjalistką do tortów i właściwie dopiero jak się dziewczyny pojawiły na świecie, to zaczęłam robić jakiekolwiek torty, bo nigdy wcześniej jakby tego nie robiłam. Zazwyczaj robię bardzo proste torty, takie, żeby one faktycznie bardziej smakowały, a nie wyglądały. No ale w tym roku dziecko zamarzyło sobie tort z Psim Patrolem, stąd też ja zakupiłam dziecku takie opłatki. Te opłatki wycinamy i kładziemy na... Róża przyszła zobaczyć opłatek, tak. Wycinamy i kładziemy na torcie. Już widzę, że będzie problem, bo ten opłatek można położyć na tym torcie 2 godziny przed podaniem. No i teraz, więc przed samą imprezą ja muszę ten opłatek położyć i udekorować tort. Więc już czuję, że to będzie logistycznie dosyć skomplikowana sprawa. Ponieważ moje dziecko lubi również tęcze. Dlatego też postanowiłam, że w środku zrobię tęczowy tort. No ale jak tęczowy tort, no to potrzebne mi są jakieś kolory. Szukałam w internecie różnych barwników takich i myślałam, że to nie stanowi żadnego problemu, że kupię takie barwniki. No i są barwniki, tylko że jak zaczęłam czytać o tym, co jest w tych barwnikach, I na niektórych aukcjach w internecie jest napisane, jak one wpływają, mogą wpływać na nasze dzieci. No to się przestraszyłam i wycofałam się z tego pomysłu. Taka dygresja, ja wiem, w tym opłatku też są barwniki, ale mam nadzieję, że ze względu na to, że prawdopodobnie wszyscy to sobie ściągną, to nie będzie to stanowiło takiego problemu. W stosunku do biszkopta, z którego już tych barwników nie wyjmiemy. No i co? I stwierdziłam, że musimy sami zrobić te barwniki. Pierwszy kolorek to jest kolor różowy. No i mamy albo malinki różowe, które po rozmrożeniu możemy je tak zrobić taką paćkę, żeby wypuściły sok. Tu róża mi już podżera. Albo możemy ugotować buraki lub użyć takiej wyciskarki do soków. Tak, wyciskarki do soków róża i wycisnąć taki sok z buraka. Jeszcze innym sposobem na uzyskanie takiego różowego koloru jest podobno granat. Wystarczy kilka ziarenek granatu, żeby uzyskać faktycznie różowy
kolor. Z różowego przechodzę na żółty i tutaj zdecydowanie króluje kurkuma. Ale jeśli nie chcecie używać kurkumy, to możecie użyć mąki kukurydzianej, chociaż ona podobno jest bardzo intensywna i w połączeniu kurkumy z właśnie mąką kukurydzianą możemy uzyskać kolor pomarańczowy. Pomarańczowy kolor uzyskamy również gotując cebulę. Taka ugotowana cebula z cukrem ma dać kolor pomarańczowy. W ten sam sposób możemy też dać również marchewkę. Jaki mamy kolejny kolor? Niebieski. Z tego co wyczytałam, kolor niebieski możemy uzyskać z czarnego bzu. Tak. Albo ja mam tutaj sok z czarnego bzu, więc tutaj się nie narobię, bo już mam gotowca. No właśnie, też się mogłabym nie narobić, bo mam chyba też sok z malin, więc też mogłabym wykorzystać. Natomiast oprócz tego można też użyć jagód. Z tym, że ja mam jagody też znowu mrożone. Wprawdzie sama zbierałam z lasu. Ale no nie wiem, czy te jagody po rozmrożeniu dadzą taki intensywny kolor. Tego się troszeczkę obawiam. Więc wydaje mi się, że bardziej użyję tego soku właśnie z czarnego bzu. Jeśli chodzi o kolor fioletowy, to tutaj ja zamierzam użyć soku z wiśni. Natomiast nie wiem, czy on będzie taki super fioletowy. Jakoś mam wątpliwości co do tego. Jeśli nie, to użyję soku z czerwonej kapusty. A co zrobimy z kolorem zielonym? Kupiłam szpinak mrożony, bo innego nie ma teraz. No i po ugotowaniu z odrobiną cukru podobno wyjdzie nam kolor zielony. Ale nie wiem, czy on będzie taki intensywny. A inną opcją uzyskania koloru zielonego jest natka. Ostatni kolor, z którego ja akurat nie będę teraz korzystać, ale może się komuś przyda, to kolor brązowy. No i tutaj jeśli chodzi o uzyskanie koloru brązowego, to albo możemy użyć kakao, albo kawy. To co, kończąc ten odcinek, ja zachęcam Was do testowania takich naturalnych barwników. Zobaczymy, czy one faktycznie dają radę, ale to zobaczycie dopiero w drugim odcinku, gdzie będziemy robić babeczki. Tak? Ty będziesz jadła te babeczki? Tak? Babeczki będą tęczowe, tak? Ojej, bo nam kamera się tutaj cała trzęsie. Róża, trzęsiesz mi kamerą znowu. Ty mały skrabociu. Dobra. To rób pa pa. Pa pa. Pa pa. Pa pa.